Siema, witam ponownie w Tar Islandzie. Dzisiaj sobie porobimy trochę questów. Mam main questy do zrobienia, czyli fabułkę. Dodatkowo jeszcze mam do zrobienia poboczne questy i to całkiem sporo. Także co? Gdzie ja tu mam 500 metrów aż? Czy ja się mogę jakoś tam tepnąć? Oczywiście, że mogę. Dobra. Okej, tu musimy pogadać sobie. Jakiś dust. Nowaj pyk. Prey. Jeżeli chodzi o tego całego Tar Islanda, no to już gierki tak nie puszuje jak na początku. Bo jeżeli mam być szczery, to nie jest to jakaś giga wybitna gra jak dla mnie. A gorzej by se poklikać ewentualnie. Bardziej chyba czekam, żeby zobaczyć, co będzie z tym Throne and Liberty. Bo Throne and Liberty to ma być grindownik. Ja lubię grindowniki. A ten Tar Island taki se. O, mech. Dobra, skupujemy to. Ile można tego oglądać? Tak, kolejny quest. No i questy polegają na tym, że chodzimy od NPC-a do NPC-a i gadamy, nie? Świetne questy. Nienawidzę takich questów. Nie mogę nawet tego skipnąć. Także lecimy sobie. Ciekawe, gdzie dolecimy. No, dobra, gdzieś doleciałem. Dostałem 10 coinów. Dobra, i teraz muszę iść tutaj. Samo to, że w tej grze jest tyle, kurde, tych wszystkich walut. Tak mnie to irytuje. Jak w jakiejś mobilce, nie? O, są mopki do uwalenia. Kurde, nie grałem dawno. Jak to się grało? Pęteczka, czwóreczka, pyk, pyk. Ty, ale biją mnie te mapki. Co one mnie tak biją? Troszkę biją, no. O dziwo. Dobra, mamy to. A, i tam jeszcze są mopki do uwalenia. Dawaj, gościu. Pyk. Dobra, padł. Jeszcze dwóch. Jezu, no nie mogę, bo jestem za... Ach, schody przeszkadzają. Jakby postać nie mogła, kurde, podejść ten kawałek i strzelić tego skilla. Dobra, mamy to. I co, tu będzie dungeon kolejny? To jest Hunter Belt. Ryta. 32 level. Skill upgrade. Talenty. Cooldowny. A, pod cooldowny wypadałoby pójść trochę, nie? Dobra, sniper shot, większy crit rate. Dobra, co teraz? Forest Altar. Okej, okay. Nie wiem, czy to jest dungeon. Bardzo możliwe. Że to jakiś taki dungeonik. Toxic Mushroom. Dobra, idźmy dalej. A szczerze mówiąc, trochę żałuję, że zacząłem grać łucznikiem. Jakbym miał robić drugą postać, to bym zrobił prawdopodobnie jakiegoś berserkera.
Oho, tu jakiś bossik będzie. Zapewne jakiś gigamocny nie będzie, bo chyba się nie spotkałem w tej grze z jakimś giga ciężkim bossem. Dobra, dawaj. Szóstkę odpalimy sobie. No, nie ma tak ciężkie mechaniki. No. Giga trudne to było. Tyle? Okej. Dawaj to. Jeden i drugi. Dobra, no i tyle. 23 level. Idziemy dalej. Idziemy głębiej. Chyba tu, nie? Chyba tak. Stone Gate. Jak to otworzyć? A, rozwalić trzeba. Okej. Okay. Aha. Szybko poszło. Back. Dobra. Znowu jakaś walutka, nawet nie wiem za co. Idziemy dalej. I to kolejny bosik. Albo raczej mini bosik. Okej, dawaj go. Nie no, giga dużo czasu było na uniknięcie tego, nie? A. Tak wolno te skille się ładują. Te hity tego bossa. No i tyle. Elf Queen. Stamina? Nie no, Dexa woda. Mimo. 24 level. I co, wychodzimy. Oczywiście pełno shitów do odebrania. O pierdziele. Jak jeszcze coś tutaj. To. Gold coin. Coś tam, jakiś mail. I lecimy. To. Dobra. Chyba tyle póki co. Shadowwitch Elite. Extra drop. Okej. Okay. Teraz mam iść tutaj. Udamy sobie z ziomeczkiem. Babką w sumie. Silver Elite. No dobra. To idziemy.
Teraz sobie gada NPC. Już sobie pogadam. Aha, i znowu gada. Super. Pan samo mi jedzie. No i się zablokował. Gdzie mam iść? Tam. Dobra, jestem w trading poście. Ja nie wiem, kto wymyślił kurwa te questy, gdzie trzeba 20 sekund czekać, czy nie? Jakiś debil to wymyślał. Zostanę? Nie wiem. Kryształek. Znowu gadanko. O pierdziele, no chodzisz, gadasz z tymi NPC-ami, nie wiem po co. No jakieś kolejne tutaj mopki do zabicia. By je na szybko zrobimy. Mopki prawie nic nie biją. Ale jednak kilka speli są w stanie wytankować, nie? No dawaj, pada już. Gościu. Pyk, mamy to. Uratowany ziomeczek. I co? Przydałoby się dobić jeszcze ten. Ale 35 level. Dobra, co ja tu muszę zrobić? Jakieś dziadostwo poklikać. Jedno. Drugie. I trzecie. Pyk. Dobra, mamy to. Dostanę level z tego questa. Dawaj level. Dobra, jest 35 level. Dobra, na razie tyle. A później sobie wbijemy dalej. Pójdziemy z fabułką.